Rozdział czwarty. Drewniane krzyże. Więc pewnie czeka nas jakaś smutna przygoda. Their euphoria was short-lived, intercepted by German troops who still held San Miguel. Carl and Anna were led to the officers' quarters for interrogation. Carl was sent back to fight for the Germans, while Anna was sent to the infirmary to care for soldiers. On April 8th, the French forces launched an assault on San Miguel, an opportunity that Carl would not let slip by. Okej, musimy się przebrać. Ale zanim to zrobię, to bym chciał jeszcze tutaj troszeczkę zwiedzić. No, to właściciel tego pieska tam gdzieś z samego początku. Okej, no właśnie będę potrzebował stroju. Aż w gardle zaschło. Okej. To pewnie jakieś miejsce do przebrania się, ale jeszcze. Okej, tam dalej nie przejdę. Potrzebuję najpierw ciuchów. Okej. Dobra, dobra, idziemy na górę, spokojnie. Muszę jeszcze pozwiedzać troszkę. Daj to piesko, daj. Dobra. Jest i strój. Ale coś ten hełm tutaj nie będzie pasował, więc jeszcze ten hełm będzie trzeba zmienić. Dobra, hełm widziałem właśnie tam piętro niżej. To sobie go bez problemu zmienię. No może nie tak bez problemu, bo pewnie będzie potrzebne jakiś kod do wejścia tam. No przynajmniej mogę już tutaj przejść. Halo? No, trzeba było uderzyć w dzwon, żeby przynajmniej mnie usłyszał. Ech, chyba z nim... Z nim się jakoś nie dogadam. Okej, mam jabłko. Wen kennt's luftig? Ja, du meldet. Ja. No dobra, to już wiem, że potrzebuję kluczy. Ja zabiorę to jabłuszkę, zobaczymy. Może jeszcze do czegoś się przyda. Mogę to jakoś trafić? No dokładnie. Okej. Spróbujemy inaczej. Zabieram jabłko. No. Bierz piesko.
Gut gemacht. Gut. Komm her. Tutaj. Braves Tier. Czy jeszcze muszę tam podbiec do ciebie, żeby coś tutaj przegadać, czy już wystarczy, że pobiegnę tam na górę? Ale sprawdźmy. No nie. Już on nic mi tam więcej ciekawego nie powie. Flaga. To pewnie będę mógł ją jakoś przyczepić tam do tego masztu, ale pytanie jeszcze skąd wziąć kod. Co to mi dało? Na razie chyba nic. Okej, sprawdźmy, czy tam coś dalej się kryje, bo tam też mogłem przebiec kawałeczek, ale jeszcze dotychczas tego nie zrobiłem. Jednak potrzebuję tutaj jeszcze plecaka i broni. Ciekawe, czy na tej fladze może coś tam było, co powinno zwrócić moją uwagę? A zerknę na to. Okej, 18,70. Sprawdzę to. Czy to może być kod? Nie no, ale 70 tu nie zrobię. No nie. Trzeba szukać gdzieś indziej. Pytanie gdzie? O, chyba się niczego od niego nie dowiem. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Może ty mi coś powiesz, ale weźmy jeszcze sobie łóżko. No, flagę już brałem. Z tą flagą mam gdzieś indziej iść.
I niekoniecznie ją powinienem tutaj wieszać. Ale skoro już ją powiesiłem, to by oznaczało, że coś tutaj jeszcze. On mi pokazywał tutaj w lewo. Nie? Nie pogadamy? No właśnie, nie pogadamy. My tak. O! Taki bajer gdzieś tutaj na szybach. To jest całkiem dobra myśl, tylko pytanie teraz, gdzie to znaleźć? No nie tutaj. Może gdzieś tutaj? No też z pewnością nie. No tutaj też nie. Tam gdzie znalazłem tą flagę. Okej, coś mi zaczyna przychodzić na myśl. Najpierw podniosę tą flagę. Okej. Flaga podniesiona. Stąd jej na pewno nie będę widział. No tutaj... Może stąd? No właśnie. 815. I to jest rozwiązanie. Jakie jest? Jaki jest kod? Osiem. Jeden. I 5. Okej. W pełni wyposażony. Już biegnę, biegnę. Nie panikujcie. No dobra, daleko nie zabiegłem. Dobra, tym razem się udało. No nie wszystkim. Chyba go raczej stamtąd nie wyciągnę. No ciekawe, czy tu jakieś bomby będą spadać, czy jednak nie.
Okej. Tylko co ja to mógłbym... Czy bym czegoś tam nie zabrał? Akurat piesek. O nie. To był akurat błąd. A skoro już tutaj jestem. Co on tutaj może chodzić? Mam tylko jedną opcję. Z tej opcji za bardzo nie wiem, jak skorzystać. Ten piesek nie pójdzie. Okej. Okej. Czyli trzeba było po prostu to rozpuszczać. No tak, maska gazowa dla pieska, to teraz piesek będzie w stanie mi przynieść tą maskę. I co? Wychodzimy? Chyba tylko powrót. Ewentualnie tam dalej.